Cześć kochani, tu ja, Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. Jak się tak rozpędziłem troszeczkę z tymi bluesowymi, to dalej sobie pociupiemy z bluesem. Tu jest taki standardowy podkład bluesa, czyli można powiedzieć, w ogóle zatytułować tą lekcję prosty blues, no nie wiem, prosty, nieprosty. W każdym razie posłuchajcie, jakby to zabrzmiało. Taki troszeczkę taki prosty blues, ale generalnie w takim speedzie zagranym. Posłuchajcie najpierw tego pierwszego motywu, który chcę wam pokazać. To było coś takiego. Mam siedmiostrunową gitarę, więc u was byłoby struna najgrubsza 8 i piąta 10. I dokładamy palec na 12. Posłuchajcie w każdym razie tego motywu. Speedior Blues, taki fajny podkład, który możemy sobie no już rozkminiać i grać cokolwiek. Wiem, że to jest na takim dosyć mocnym przesterze. Niektórzy mogą zarzucić, że kurczę, co to jest, z jakimiś przesterami gram. Uwaga! I tak pojechamy. Z przesterami, coś tam, włącz lżejszy przester, bo fani bluesa się obrażą. No dobra, no wszystko jedno. Dobra, uwaga, ja piję. O, rozgrzany metal wchodzi prosto do gardła. Rozpala wnętrzności. Dobra, w każdym razie motyw jest dosyć prosty, samobicie. Zagram wam w wolnym tempie. Pamiętacie, 8-10, no i tutaj dokładałem na 12 progu na strunie 5, czyli w zwolnionym tempie. To jest proste, na dwóch, cały czas schemat jest ten sam, struna, znaczy można powiedzieć próg 8, 10, 12, na 12 dokładam, później struny cieńsze, czyli na 5 i 4, 8, 10, na progu 12 dokładam i z powrotem później idę na 8, 10. To już powiedzmy od was zależy, ile mamy tych powtórzeń robić, bo możemy raz zagrać powtórzenie jedno, możemy dwa powtórzenia trzy, można po prostu długo to grać. Drugi można powiedzieć schemat to byłby po prostu na strunie 5 i 4, próg 10-12 i dokładam na 14, czyli... Robiłem tylko jeszcze jakieś wstawki. Wstawka wyglądała tak. Czyli po prostu struna trzecia G na progu 10, robimy bending. Bending i później schodzimy na próg 8. Ważne jest to zejście tego bendingu, to jest coś takiego ti-tym, ti-tym, to nie jest ti-tym, ti-tym, tylko ti-tym.
Szedłem, zmieniłem tonację, robiłem 3, trzeci próg, piąty i później 7, czyli 3, 5, 7, czyli generalnie prawie że ten sam schemat grałem, tylko że po prostu o te 5 półtonów niżej, raz, 2, 3, 4, 5, 5 półtonów, 5 półtonów niżej. No myślę, że dla niektórych może to być takie dosyć kontrowersyjne, no bo to jest taki strasznie taki speedzior na dużym przesterze, speedzior blues, ale ćwiczenia ręki jest bardzo dobre, ponieważ no tutaj po dłuższym graniu po prostu czuć, że te ręce, że te mięśnie się rozgrzewają, bo to jest taki taki patataj można powiedzieć w połączeniu z bluesem. Więc myślę, że te wszystkie ćwiczenia spróbujcie sobie rozkminić. No i do zobaczenia w następnych filmikach, papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń itd., to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!